W tym okresie w winnicy jest bardzo dużo pracy. Związane jest to z ogromnymi przyrostami, które w związku z tym, że temperatura często w tym tygodniu przekraczała nawet 30 stopni, przyrosty są bardzo duże. Pomysł powstał w 2004 roku. Został zainspirowany przez naszego rektora, Karola Musioła, który wtedy był prorektorem do spraw rozwoju. I będąc tutaj u nas na jednym z takich początków sezonu wędkarskiego, na inauguracji, toczyła się rozmowa na temat przyszłości i widać, że rektor zainspirowany pobytem w Francji, gdzie na pewno miał możliwość skontaktowania się z tą kulturą winiarską europejską, przeniósł jakby ten pomysł do Łazów i tutaj ta inspiracja spowodowała, że w 2005 roku posadziliśmy pierwsze sadzonki. Posadzenie winnicy w 2005 roku oczywiście było z dużymi trudnościami, dlatego że te pierwsze sadzonki, no i to, że była to całkiem nowa uprawa, zmusiły nas do jakby szukania pewnych rozwiązań, które do tej pory, z którymi żeśmy się nie stykali. Chociaż kończyłem Akademię Rolniczą, Wydział Rolniczy, jestem z rolnikiem z wykształcenia, 25 lat stażu pracy mam w rolnictwie, czyli z roślinami jak gdyby do czynienia miałem. Natomiast to jest jakby najwyższy poziom, można powiedzieć, na którym łatwo się pośliznąć jakby i trzeba cały czas się uczyć. Czyli w 2005 roku posadziliśmy pierwsze 30 arów i później systematycznie w poszczególnych latach dosadzaliśmy w następnym roku 70 arów, w 2008 hektar i w 2009 hektar 30. W 2006 roku przyszła bardzo sroga zima. Mieliśmy w styczniu temperatury najniższe od kiedy tutaj notuje stacja, dlatego że były temperatury rzędu minus 30 i ponad minus 32 stopnie nawet. I mieliśmy takie szczęście, że jakby przykryliśmy tą naszą winnicę, schowaliśmy ją do ziemi i ten początek jakby się nam opłacił, dlatego że w 2006 roku te sadzonki po prostu przetrwały, nie umarzły. I to był początek, dlatego że podejrzewam, gdyby wtedy to od razu nie wyszło, to mogłoby to zatrzymać całą inwestycję. Muszę przyznać, że ogólnie to, co nam się wspólnie z Uniwersytetem udało zrobić w Łazach, jest dużą radością, dlatego że oprócz tego, że przysparza mi wiele pracy, bo nie ukrywam, że w warunkach polskich, gdzie mechanizacja jest na razie bardzo słaba i trzeba wiele prac wykonać ręcznie, to wino to praktycznie jest zrobione, można powiedzieć, prawie w warunkach domowych, prawie w warunkach laboratoryjnych i w niedużych ilościach. To samo to, że to wino jest, że ono powstało w Polsce, to uważam, że to jest jego największa wartość. Oczywiście nie ukrywamy się nigdzie z tym winem. Pokazujemy go na rynku, jeździmy na konkursy, na wystawy, dlatego że nie można zamykać się w swoim środowisku. Te wystawy i te konkursy odbywają się w Polsce i za granicą. Mamy również z tym związanych sporo sukcesów, które udało się nam odnotować, ale jednak jeszcze z uporem maniaka będę powtarzał, że dla polskiego wina najważniejsze to, że ono zaistniało. Polskie wino gronowe. Ponieważ mieliśmy tutaj do zagospodarowania tunel, postanowiliśmy, skoro jest to w sąsiedztwie winnicy, wykorzystać tę możliwość i zasadziliśmy jakby z myślą również o przyszłości takiej działalności agroturystycznej zakładu. Dwie odmiany deserowe, które się doskonale sprawdziły w tych warunkach pod osłonami i uzyskaliśmy super winogrona, które bardzo dobrze smakują. W tym roku uruchomiliśmy produkcję miodu i w związku z tym zakupiliśmy 10 uli na początek,
5 rodzin pszczelich i w dniu wczorajszym było pierwsze miodobranie. Pomysł jest taki, żeby na obecnym etapie sprzedawać miód, a w późniejszym okresie, jeśli będzie wprowadzona w życie nowa ustawa, produkcja miodów pitnych z naszej, z własnej pasieki. Jesteśmy na terenie winiarni Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach i tutaj w szczególności jesteśmy w miejscu, gdzie znajduje się sklepik zlokalizowany przy winiarni i w tym sklepiku mamy już możliwość sprzedaży naszego wina i każdy klient, który zagości do nas, będzie mógł zakupić sobie czy białe, czy czerwone wino. Mamy chyba jedną z największych w Polsce na obecny etap zapasów wina i mamy wino z 2008, 2009 i z 2010 roku. W tej chwili jest około 9000 litrów wina, które w odpowiednich warunkach zmagazynowane w chłodni czeka na degustację. Najlepszym rocznikiem jest zdecydowanie z tych trzech lat rocznik 2009, gdyż w tym roczniku był najlepszy przebieg pogody dla winorośli. W tych okresach, kiedy winogrono potrzebuje słońca, to słońce było, czyli w okresie kwitnienia, w okresie dojrzewania i na zbiory. Wino z tego rocznika zdobywa najwięcej uznania w oczach oceniających na różnych konkursach i widzimy, że to wino z roku na rok jest coraz lepsze, ale niestety za szybko go ubywa.